Jednym z podstawowych pytań, jakie dostaję od klientek, to jest jak ukryć brzuch, bo ja nie lubię swojego brzucha. No więc dzisiaj odpowiadam na to pytanie, jak ukryć brzuch i nie wyglądać jak w worku. Zapraszam. Zacznę od tego, że to pytanie o ukrywanie brzucha nie zawsze z mojego punktu widzenia jest słuszne i potrzebne. Wiele kobiet, z którymi ja pracuję na żywo, czyli spotykam się z nimi albo na przeglądzie szafy, albo na konsultacjach sylwetkowych, albo na wspólnych zakupach i zadaję im pytanie, czego nie lubią w swoim ciele, zadaję też pytanie, co lubią w swoim ciele, na co nie zawsze potrafią odpowiedzieć, no ale to jakby temat nie na dzisiejszy wideoporadnik, ale właśnie często mówią, że nie lubię swojego brzucha. Po czym ja przyglądam się bardzo uważnie i myślę sobie, że ja bym tego brzucha się nie czepiła. I oczywiście nie chodzi mi o mnie jako Olę, bo ja mogę mieć swoje preferencje a propos tego, czy brzuch powinien być taki albo inny. Natomiast ja z punktu widzenia stylizacyjnego tego brzucha nie mogłabym się czepić. A kobiety, moje klientki często się czepiają. Jest więc spora szansa, że należy do takich kobiet, które tak naprawdę z mojego punktu widzenia nie za wiele mają do ukrywania, więc warto się najpierw zastanowić nad tym, zanim zastosujesz wszystkie moje dzisiejsze porady, czy ten twój brzuch to tak naprawdę należy ukrywać, czy nie. I zacznę od tego przede wszystkim, co eksponuje brzuch, nawet najmniejszy, nawet taki, który pozornie wydaje się być płaski i wszystkie koleżanki mówią ci, że przesadzasz, jak narzekasz na ten brzuch, to nawet taki brzuch w niektórych rzeczach może być bardzo wyeksponowany. Oczywiście, czym więcej tkanki tłuszczowej, czym bardziej rozbudowana talia, no tym bardziej takich rzeczy powinnaś unikać. I to są tak naprawdę przede wszystkim najbardziej obcisłe, cienkie, elastyczne rzeczy, czyli materiały, które są cieniutkie i tak oblepiają ciało. Wtedy nawet szczupłe kobiety zaczynają wyglądać, wiecie, jak ten ludzik Michelina taki, który no, ma te takie oponki, te wałeczki swoje, ponieważ te materiały to robią. Także jeżeli jesteś szczupłą kobietą i ubierasz się w taką kreację i widzisz gdzieś u siebie ten brzuch, to nie znaczy, że on obiektywnie jest bardzo duży i wymaga jakichś wielkich stylizacyjnych zabiegów. Po prostu wystarczy nie ubierać ubrań, które, nie zakładać ubrań, które oblepiają mocno i tak ściśle ciało. Co innego jest, jeżeli chodzi o ubrania, które są obcisłe, ale mają taką sztywną strukturę, to znaczy materiał jest dosyć sztywny. On często jest mało elastyczny, bardzo często, jeżeli to jest na przykład sukienka, to jeszcze dodatkowo ma wszytą podszewkę albo spódnica i wtedy one jakby te materiały trzymają, tak, w ryzach to ciało, to znaczy, że ubranie nadaje kształt ciału, a nie ciało ubraniu, tak jak było w przypadku tych takich bardzo przylegających. To jest jedna ważna rzecz. Druga ważna rzecz, która mocno może uwidocznić brzuch, to jest taka, która, ale to już bardziej dotyczy faktycznie sylwetek, które mają wyraźną linię brzucha. Ja zaraz opowiem, które obiektywnie mogą ją posiadać, a które rzadko kiedy w ogóle posiadają. Czyli te sylwetki, które naprawdę są rozbudowane mocno w linii brzucha, ten brzuch naprawdę jest wyraźnie duży, powinny unikać poziomych cięć sylwetkowych, takich stylizacyjnych właśnie w okolicy brzucha. Czyli zasady, które ja bardzo często moim klientkom mówię na wspólnych spotkaniach, czy to w warsztatach, czy to w spotkaniach indywidualnych, że wiele sylwetek dobrze wygląda, kiedy wkłada bluzkę w spodnie czy w spódnicę, to wtedy sylwetki z mocno rozbudowaną linią brzucha, czyli przeważnie sylwetki o, nie powinny słuchać się tej zasady. Ponieważ jeżeli włożymy spodnie i do nich włożymy bluzkę, która jest na górze, wtedy linia spotkania się spodni z bluzką tworzy tak zwane przecięcie, poziomą linię stylizacyjną i ona właśnie sprawi, że ten brzuch zostanie zaakcentowany. Dlatego też bluzki w przypadku takich sylwetek powinny być odrobinę dłuższe, powinny ten brzuszek tak luźno opływać, okrywać, a nie wkładamy do środka. Czyli unikamy właśnie na przykład włożenia spodni, bluzki do środka i jeszcze paska, który dodatkowo jakby ozdobi, jest takim elementem biżuteryjnym. No i też co za tym idzie, jeżeli mamy mocno rozbudowaną linię brzucha, to raczej nie ubieramy na siebie niczego, co ma wyraźną ozdobę na linii tej
pełności, czyli na linii brzucha. I tą ozdobą mogą być duże kieszenie, tą ozdobą może być na przykład jakiś duży napis, który jest nie na biuście, nie pod biustem, tylko właśnie na linii brzucha, czy jakiekolwiek inne ozdoby na zasadzie, że mamy coś, gładką sukienkę, a ona ma naszyte kwiaty i one są tylko w okolicy brzucha. Czyli cokolwiek, co jest takie pojedyncze, jednorazowe, widoczne i można to nazwać jakimś efektem biżuteryjnym, czyli ozdobą, nie pojawiamy tego, znaczy nie pojawiamy, nie umieszczamy tych rzeczy, nie wybieramy tych ubrań, które właśnie to posiadają na linii brzucha. Czyli pamiętamy, nie bardzo przylegające, obcisłe, takie obciskające, oblepiające tkaniny, nie dla poziomych linii stylizacyjnych na linii brzucha i nie dla ozdób na linii brzucha. No i właśnie, jakie sylwetki mogą posiadać, obiektywnie rzecz biorąc, wystający brzuch? Przede wszystkim sylwetki O, czyli sylwetki zwane jabłkiem, one z zasady mają rozbudowaną linię brzucha. To jest coś, co definiuje sylwetkę O. Są oczywiście jeszcze inne aspekty tej sylwetki, ale dzisiaj o nich nie mówię. Jeżeli nie wiesz, jakim jesteś typem sylwetki, to tutaj w karcie pojawia się wideo o 9 typach sylwetek, tam będziesz mogła ją sobie rozpoznać. I teraz, jeżeli chodzi o inne sylwetki, no to tutaj sprawa już nie jest taka prosta, bo żadna sylwetka nie ma oprócz O z zasady doczepionego do siebie brzucha. Oczywiście sylwetki, które z zasady są większe rozmiarowo, no też ta większość z czegoś się bierze. Bardzo często bierze się z tej linii brzucha. I teraz brzuch może być za duży w, tak, że tak powiem, na dwa sposoby. Po pierwsze, może być za duży do przodu, tak? Czyli on wystaje do przodu i to bardzo często dzieje się sylwetką Y. Bardzo często Y-ki nazywają taki rodzaj tycia ciążą spożywczą, czyli właśnie, że one trochę wyglądają po prostu jak w ciąży, ale no nie są w ciąży, tylko jest to zgromadzona tkanka tłuszczowa, że Y-ki rzadko kiedy oblewają się tkanką tłuszczową dookoła, tak? Nie robią mi się takie boczki, takie oponki, tylko właśnie idzie to do przodu. Podobnie, ale w dużo mniejszym stopniu zdarza się sylwetkom T, które zazwyczaj są takimi chudziaczkami, tak? Takimi bardzo szczupłymi sylwetkami, ale pojawia się często właśnie, jeżeli one już tyją, to nie idzie w biust, nie idzie w pupę, nie idzie w nogi, tylko właśnie zaczyna im odstawać brzuszek. Więc to jest ten efekt tak zwanej, ja to zawsze tak no trochę pieszczotliwie nazywam ciążą spożywczą. Brzuch do przodu. Często się może zdarzyć tak, że X-y mogą tak właśnie utyć w brzuchu do przodu. Sylwetka H też może. Natomiast przeważnie w przypadku klepsydr, czy to będzie X, czy to będzie S-ka, która też gdzieś zaczyna gromadzi tkankę tłuszczową, to bardziej będą to tak zwane oponki, czyli boczki, czyli ten brzuch nie idzie bardzo do przodu, że jak się tak stanie właściwie bokiem, to on mocno nie odstaje, natomiast jeżeli ubierze się jakieś nieodpowiednie spodnie, no to ten brzuszek, te boczki zaczynają się jakby wylewać ze spodni. Więc tutaj te dwie sylwetki często w ten sposób tyją. To H, tak jak mówię, H może albo w jedną stronę, czyli albo do przodu, albo na boki. Sylwetka A też może gromadzić, też może mieć ten brzuszek do przodu, może mieć na boki. Czy jeszcze jakieś sylwetki nie powiedziałam? Aha, oczywiście, sylwetki I rzadko kiedy mają jakikolwiek brzuch, bo one z zasady, tak jak O zazwyczaj ma, tak I zazwyczaj nie ma. I bardzo często też sylwetka E. Ona też jest bardzo drobną sylwetką i nie ma tego takiego rysującego się widocznie brzucha. Myślę, że omówiłam wszystkie 9 typów sylwetek. No i teraz jak ukrywać ten brzuch? Przede wszystkim, jeżeli to jest brzuch, który jest tymi boczkami. I muszę powiedzieć, że najczęściej i najwięcej kobiet, z którymi ja pracuję, mają właśnie, jeżeli już, to bardziej się gromadzi w postaci oponki czy boczków, niż takiego brzucha, który już od gdzieś linii biustu czy tutaj żeber wypływa tak do przodu, czyli odstaje. Więc na te boczki dobrze jest przede wszystkim dobrze dobrać dół. To znaczy wysokość stanu spodni albo spódnicy. Jeżeli mamy wystające boczki i ubierzemy biodrówki, no to niestety no to się będzie trochę wylewało ze spodni, tak? Te boczki. Natomiast jeżeli ubierzemy stan klasyczny albo nawet podwyższony, to wtedy i oczywiście znowu materiał jest mocny, tak? Czyli znaczy, że on jak najbardziej trzyma, tak? Mamy to dżinsy albo mamy jakieś takie spodnie garniturowe, one mocno trzymają nasze ciało w ryzach, to wtedy te boczki nie są problemem. Wtedy możemy jak najbardziej jakby ukryć, tak? Ścisnąć. Oczywiście jest jeszcze opcja bielizny wyszczuplającej, ale to tutaj myślę,
myślę, że nie temat na nasze dzisiejsze spotkanie, ale na pewno jest to jakaś opcja, żeby po prostu ścisnąć się już samymi jakimiś majtkami czy jakimś body wyszczuplającym, ale pamiętajcie o wysokim stanie, czy o wysokim, albo o takim klasycznym, albo podwyższonym stanem mocnych spodni. Oczywiście wiadomo, że jeżeli ubierzemy spodnie z wysokim stanem, ale one będą lejące i cieniutkie, no to te boczki wyskoczą pod tym stanem, jak usiądziemy. I tutaj już bardzo dużo zależy od fasonu spodni. Świetnym też sposobem na ukrycie boczków są spodnie marchewki, czyli takie spodnie, które są właśnie z wysokim stanem. One najczęściej mają taką zwężoną talię, a później, no jak to marchewka, zaokrąglają biodra. I często zaokrąglenie pojawia się z zaszewkami. I te zaszewki bardzo dobrze właśnie robią na ten taki albo troszeczkę odstający do przodu, albo odstający na boki, czyli te boczki brzuszek. Tutaj musimy dobrze pamiętać właśnie zawsze pamiętać o tym, żeby spodnie czy spódnica były odpowiednie. Odpowiedni materiał, odpowiednia wysokość i tutaj dobrze dobrana do naszej kondycji ciała, czyli do tego, jaki jest ten brzuch i jaki mamy typ sylwetki, no i jakie tam spodnie, fasony lubi nosić sylwetka. Tutaj już mogłabym odpłynąć i opowiadać o innych rzeczach, jeżeli chodzi o fasony i o zasady, bo tak naprawdę to, jaki mamy brzuch, wpływa na to, jakie nosimy spódnice i spodnie, ale oczywiście to, że na przykład marchewki z wysokim stanem mogą być dobre dla Twojego brzucha, ale mogą nie być dobre dla innych aspektów Twojej sylwetki. I ja wiem, że to może wydawać się skomplikowane, ale warto te wszystkie zasady poznać. I jeżeli chciałabyś poznać te wszystkie zasady stylizacji ze mną, to w tym tygodniu, czyli jeżeli oglądasz to wideo dokładnie w dacie, kiedy zostaje opublikowane, czyli w połowie czerwca, jesteśmy w trakcie kampanii promocyjnej kursu online Kod Sylwetki. To jest kurs, który opowiada o wszystkich zasadach stylizacji. Na początek dowiadujesz się, jaką jesteś sylwetką i nie tylko kształtem, ale też łączysz to ze wzrostem, ze swoim rozmiarem, z długością rąk, z długością nóg, mierzysz się na różne sposoby i przesłuchujesz 9 godzin materiałów, wideo, czyli ja mówię do Ciebie, o zasadach stylizacji i wyłapujesz sobie te zasady, które są dla Ciebie odpowiednie. I tam przechodzimy od biżuterii, po prostu po buty, przez wszystko. Torebki, czapki, marynarki, spódnice, spodnie, jak pokazywać talię, jak dodawać kilogramów, jak odejmować kilogramów. Wszystkie zasady stylizacji są właśnie w kursie online Kod Sylwetki. Więc jeżeli czujesz, że fasony to jest coś, co przyda Ci się, no to zapraszam na stronę kodsylwetki.pl, link jest pod wideo. I właśnie, tutaj tak jak mówię, jeżeli chodzi o pokazywanie bądź niepokazywanie brzucha i spodnie, to jest jeden aspekt, no ale jeszcze musimy coś dawać na górę. I teraz bardzo często kobiety, które mają wystający brzuch, obojętnie czy do przodu, czy na boki, mają tendencję do tego, żeby ubierać tak zwane worki. Dlatego też na początku naszego wideo powiedziałam, jak zakryć brzuch i nie wyglądać jak w worku. Chciałabym pokazać Ci jedną ze znanych osób, piosenkarkę, która jest sylwetką obfitą. Ona oczywiście w różnych fazach swojego życia i kariery ma jakby różny rozmiar, ale generalnie na pewno jest osobą, która ma rozbudowaną linię brzucha, która ma sylwetkę krągą. Jak możesz zobaczyć, może ona wyglądać w ubraniu jak w namiocie, a może wyglądać w ubraniu jak milion dolarów. I oczywiście ja wiem, że niektóre z tych stylizacji są z tak zwanego codziennego życia gdzieś złapane przez paparazzi, ale na pewno widać tendencję mało korzystną, zakrywającą niby brzuch, ale zakrywającą wszystko inne, albo też, które są bardziej takie z gali, z jakichś, nie wiem, rozdania nagród, gdzieś, gdzie ona koncertuje i wygląda po prostu fantastycznie, ale zwróć uwagę, jaka ważna zasada dotyczy tych sukien, które tutaj pokazuję. One fantastycznie podkreślają talię i są tak zbudowane albo za pomocą zaszewek, albo za pomocą kroju materiałów, albo za pomocą wzorów, że zakrywają, jakby rozpraszają uwagę na linii brzucha. I to jest świetny pomysł, żeby właśnie mając obfitą linię tutaj boczków, taką oponkę, koncentrować się na szczuplejszej talii, jeżeli ona oczywiście się pojawia. I niekoniecznie to muszą być galowe suknie, bo jak widzisz, mogą też być to po prostu zwykłe płaszcze przewiązane paskiem, które skupią uwagę na
właśnie tej opcji jakby krągłości tego wcięcia w talii, niż samego krągłego brzucha. Czyli dobrym sposobem jest po prostu odwracanie uwagi od brzucha. Wracając do tego, jakie fasony powinna nosić kobieta z rozbudowaną linią brzucha, z widocznym brzuchem, żeby ją ukryć, chciałabym wrócić do tych kobiet, które właśnie mają brzuch wystający do przodu. Boczki myślę, że dosyć dobrze omówiłam, czyli trzymamy je w ryzach za pomocą dołu, wkładamy do środka bluzkę czy sweterek cieniutki, zaznaczamy w ten sposób talię i sylwetka wygląda bardzo krągło, ale bardzo apetycznie i nie widać tutaj żadnego brzucha. Natomiast jeżeli chodzi o te sylwetki, które właśnie nie mogą sobie, czyli przeważnie sylwetki o, nie mogą sobie ubrać tego przecięcia na linii brzucha, to bardzo dobrym sposobem jest ubieranie po prostu w miarę krótkich, bo jeżeli one są za długie, to niestety, no, mogłabym powiedzieć, że właśnie wyglądają namiotowo, ale w miarę krótkich bluzek, które są do linii kroku tak najdłuższe albo krótsze. Podobnie dotyczy to sukienek. Jeżeli, jak możecie zobaczyć, ta sama modelka ubiera sukienkę, która jest taka, no, takim namiotem, trochę takim przykrywającym, lub ubiera coś, co podkreśla jej talię, jest ogromna różnica w postaci ukrycia tego brzucha. Oczywiście, że w obu stylizacjach on jest ukryty, zakryty, ale jak zupełnie inaczej wygląda sylwetka. Ja dziękuję za dzisiaj, zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do skorzystania z kursu online Kod Sylwetki, bo następna taka kampania promocyjna odbędzie się dopiero w przyszłym roku. Także dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem.